Tomasz Lis, witam Państwa i na dzień dobry zapraszam do lektury najnowszego Newsweeka, a w nim trzy mocne wywiady. Wywiad z przyjacielem Pawła Adamowicza, prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim, z ojcem Ludwikiem Wiśniewskim i wywiad okładkowy, mój wywiad, moja rozmowa z żoną Pawła Adamowicza, Magdaleną Adamowicz. No i może na początek parę słów o tym wywiadzie i o osobie wywiadowanej, o bohaterce tego wywiadu, ponieważ wczoraj w zasadzie cały dzień spędziłem czytając w internecie ataki na panią Magdalenę Adamowicz. No co to za żałoba, skoro wdowa udziela wywiadów niecałe 2 tygodnie po śmierci męża. Czy tak wypada? To chyba nie jest prawdziwa żałoba. Ja już abstrahuję od manipulacji, które mają miejsce w prawicowych mediach, choćby wklejanie zdjęcia na portalu związanym z TVP, zdjęcia z spotkania żałobnego dzień po pogrzebie i pisanie, że to jest zdjęcie z pogrzebu, gdzie znajomi opowiadają historie, także radosne historie z życia Pawła Adamowicza i gdzie żona Pawła Adamowicza i jego córka mają czelność, cudzysłów czelność, na moment się uśmiechnąć, czyli wszystko opakowane w sugestie, że być może nie cierpią tak, jak cierpią naprawdę. A jak cierpią, jak cierpi pani Magdalena, to wiem ja, ponieważ z nią przez 2 godziny rozmawiałem i korzystając z tej okazji, chciałem się jej bardzo nisko pokłonić za to, co mówiła i ona, i jej córka, dzień po śmierci Pawła Adamowicza, za to, co mówiły obie panie w kościele, w Bazylice Gdańskiej w dniu pogrzebu i także za udzielenie tego wywiadu. To wymaga ze strony pani Magdaleny niezwykłej determinacji i jest to, jak sądzę, spełnieniem czegoś, co ona sama postrzega jako powinność wobec męża. To nie jest w istocie, to w jakimś sensie nie jest standardowa żałoba, ponieważ mówimy o żałobie po człowieku, który został zamordowany, po człowieku, który przez 3 lata był obiektem wybitnie brutalnej nagonki ze strony TVP. I oto żona zamordowanego znajduje w sobie dość siły, dość determinacji, żeby w stanie rozpaczy, powiedzmy to najkrócej, żeby dawać świadectwo, opowiedzieć o mężu, opowiedzieć o kontekście, w jakim funkcjonował w ostatnich 3 latach. Ale nie tylko, bo jeśli Państwo, i serdecznie zachęcam do lektury tego wywiadu, jeśli Państwo ten wywiad przeczytają, to tak naprawdę jest wywiad o miłości, o rodzinie, o tym, jak Paweł i Magdalena się spotkali, jak się poznali, jak wyglądała pierwsza ich randka, pierwszy wyjazd, pierwsza podróż, jak wyglądała ostatnie ich wakacje, jak wyglądał ostatni Sylwester, ostatnia Wigilia, a potem kumulacja, to wszystko prowadzące do dnia sprzed 15 dni, gdy stało się to, co się stało. Która to wiadomość spotkała panią Magdalenę na drugim końcu świata. I teraz po tych 2 tygodniach, jakie dziś mijają od śmierci Pawła Adamowicza, rozpoczyna się, a właściwie trwa w najlepsze, nagonka przeciwko wdowie. A ci, którzy organizowali nagonkę przeciwko panu Pawłowi Adamowiczowi, mają się w najlepsze. Pan Kurski bryluje, pani Cholecka w Panamie, pan Ziemiec w Davos. Wszystko jest super. To wdowa, kobieta, która została z 2 dziećmi, dzisiaj musi się tłumaczyć. Nie musi, ale właściwie wymaga się od niej, żeby tłumaczyła się z tego, co mówi i z tego, że cudzysłów znowu bezczelnie mówi prawdę o swoim mężu. Już za chwilę jedna z tych osób, które mówią prawdziwą prawdę i która z tego powodu za chwilę może wylądować przed sądem. To za sekundę. Dziennikarze tych mediów, które opisywały kłopoty, zarzuty poważne zarzuty korupcyjne wobec
świętej pamięci prezydenta Gdańska. Dzisiaj próbują z niego robić wzorcową postać życia publicznego III RP, że to jest świadoma manipulacja. Donald Tusk chce wrócić na trumnie Pawła Adamowicza. Mówiąc o śmierci, mówimy też o życiu, co niektórzy powiedzieli, że jakie życie, taka śmierć, jaka śmierć, takie życie. Nie widzę takiego powodu, żeby on zostawał świętym. To był bardzo zły prezydent Gdańska. Mówiliśmy o nim w Gdańsku Budyń. Okropny był.